We make our choices and take what comes. And sooner or later, in ways we can't always fathom, the consequences come back to us. Are you afraid of me, Dowd? You should be. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored. No nie, no nie jestem w stanie wziąć amuletu z wody, no come on. Tutaj dźwignia, zobaczmy co on daje. Dźwignia. Większa odległość, na którą działa przyciągnięcie oraz większa szybkość, ale większy koszt. Nie jest to jakiś mega, kurde, ten. Zakładam, że teraz po prostu by kosztowało nie 20, tylko 40% przyciągnięcie, ale obecny zasięg nie odpowiada, więc... Dobra, wypuszczenie kuszy. Szedł. Dzięki. No, nie no, żarty se... naprawdę? A dobra, Jezu, ty zatopione. Zobaczmy. Urna Brigmore. Metoda Remedium. No i to... Chyba tyle. Okej, okay, jeszcze są trzy amulety i jedna runa chyba do znalezienia. A tutaj. Depczą mi po piętach. Urna będzie musiała tu zostać, Reggie, aż będziemy mogli wrócić łodzią ją zabrać. Za to klucz uniwersalny zabiorę ze sobą i skoro ciebie nigdzie nie ma, nie mam innego wyboru niż wdrapać się po skałach przy wodospadzie i uciekać na przełęcz przez pola. Zostaw mnie na lodzie, a wpakuję ci kulę w łeb. Okej. Okay. Co teraz? Co się dodało? Sprawdź wodospad, aby sprawdzić, czy faktycznie uciekł. O chuju złoty! Prawie dwukrotność dystansu do tej posiadłości. Ciekawe, co tu się dzieje? What the fuck? Co to kurwa jest? Dobra, żeby nie marnować strzałki... Pokażcie mi to. Okej, okay, mogę to uśpić? Okej, okay, ale nie na długo. To ciekawe, czy mogę to chociaż na stałe zabić. Mam zapis, więc zobaczę. A bo dobra, przetestuję minę. No, chodź tu, chodź tu. Okej, okay, żeby to, się tego pozbyć, to muszę zniszczyć tę czaszkę, ale co to jest? To? A to rzeczywiście jest bezużyteczne. Okej. Okay. Czyli a propos tego, albo lepiej się temu nie dać zauważyć. Strange doings, sir. I killed a hound in the yard, and it got straight back up and went for me. I had to crush its skull to be sure. No, dzięki za tę informację. Szkoda, że dopiero teraz, kiedy już sam to rozpracowałem. Dobra, poczekajmy. Może uda się znaleźć. Uff.
Może uda się znaleźć lepsze. Zdaście. Tutaj jest runa chyba tutaj na poddaszu. Trochę tranu. Znaczy na poddaszu, na dachu. Mówił to. Okej, cztery runy są łącznie na poziomie. Na razie wykrywa mi chyba jedną. A nie, to jest ta jedna, co mi wykrywało. Jeden amulet wykrywa. Dwa. Kurde, to jest to właśnie, to mnie boli, że jest taki durny zasięg na tej umiejętności. To się nie da w normalny sposób zobaczyć gdzie co jest. No i jak na złość mi ogłuszająca akurat. Rozkaz obserwacji. S. Daud wyruszył z Drapes World na statku Lizzie Stride i może tu być za parę godzin. Uruchomić się przełącznik grobu. Izabel ma zamknąć posiadłość i czekać na dalsze instrukcje z tyłu domu. To pewnie Delilah. Wiedźma imieniem Izabel ma chyba przy sobie klucz do rezydencji. Jest z tyłu domu. Dobra, mam tylko jedną runę, więc nie mam czego brać. Dobra, no tutaj. Co nie ma? Co się tu pojawiło? Dobre pytanie. Właśnie, a propos. To... A, to już zabrałem, okej. Okay. Dźwięk był tak, jakby się coś zmaterializowało. Coś bądź ktoś. Widzę pierwsze wiedźmy. Szkoda, że w moim normalnym widzeniu, a nie widzeniu z pustką, no ale trudno. Nie wiem, gdzie te moje fanty, które niby miały tu być. Chyba, że chodziło właśnie o tamto. Bez jaj. No nie, nie udało się niestety. Zapis sprzed chwili. Dobra. Co to był za dźwięk? A, to był ty. Sister. Dobra, niekoniecznie o to mi chodziło. Już ta moc, lubię to. Kurwa, złapił. Okej. Zostawimy. Na upgrade na ciche kroki jest genialny. O, nadal mam trochę żal o to, że tak późno go zdobywam. Dobra, już sobie przygotuję te kusze. Cicho tam. Ja nie mogę wejść na drzewo. Już
Fuck, fuck, fuck! Kolejny. Skóry mi do mnie strzela. Jego trafię stąd w ogóle? Na pewno. Nie wiem, po co te monety w ogóle zbieram, to już tak z przyzwyczajenia chyba. Niestety nie jest tu na tyle głęboko, że mógł się zanurzyć i skorzystać z innego amuletu, żeby życie odnowić. Ale myślę, że jakieś jedzonko czy co innego się znajdzie. Dobra. Czy tu? Okej, raczej nie powinni jej tu znaleźć. Bełcik znaleziony. Mamy znowu tego nieumarłego wilczarza. Ciekawe, czy to mają jakąś nazwę w ogóle. Tutaj. Ja osobiście nie lubię takich przeciwników. To są te same przeciwnicy jak w Elden Ringu, nie? Nikt? Pieseła. Dobra, z racji, że nie robiłem zapisu przez jakiś czas, zrobię go teraz. Szkoda byłoby stracić praktycznie cały odcinek progresu. Bądź sama. Szczęście jest. Okej, jako że nikt tu raczej nie będzie przychodził, to mogę to na spokojnie zostawić. Co jest tutaj? Poemat różanej wiedźmy. Dobra. Tutaj. O, mogę się zanurzyć, dobra. To wymieńmy sobie amulecik. Tylko teraz, który to był? To było to? Tak. Dobra, tu pulę zanurka. Poczekamy. Jeszcze żyćko zregeneruje. Taka ilość jest wystarczająca. No na bank jeszcze znajdę jakieś żarcie w trakcie, więc ściągamy, zakładamy. No i wyciągamy i wychodzimy. Chodź tu. Dobra, nie widzę nic innego. Ciekawe, czy z tym posągiem też się da pogadać. Kolejny zapis poproszę. I spróbujmy ustrzelić psa z bełtu. Tak idealnie w łeb. Jeszcze właśnie za to celowanie wycelujmy osobiście. Tylko niech się zatrzyma najlepiej, żebym na pewno trafił. Okej, dobra. Czyli dwa strzały wystarczają. Czyli jeden, żeby trafię. Jeden, żeby go zabić. I dwa. I drugi. Dobra, nie, za dużo tu bełtów straciłem. Ale okej, jeden żeby zabić, drugi żeby dobić.
Chyba dałoby też trafiać z tego, nie? By tych psów mi nie szkoda, nie? Bo one są w sumie już martwe. Jest pytanie... To jest zasadne pytanie, czy da się zabić coś, co już jest martwe? No... Nie wydaje mi się. Tam kolejny, ale tego... Dobra. Czy... Gnatem wyceluję tak dobrze? Serio spudłowałem? Ale minimalnie. Minimalnie tylko spudłowałem. Kolejny posąg obok amuletu. How fitting. Więcej pułapek. Co mamy tutaj? Daut nadchodzi. Dalajla kazał mi zdemontować przełącznik grobu i schować go w szopie w ogrodzie. Okej. Mechaniczna pokrywa grobowca Jessopa Brightmora nie działa. Brakująca dźwignia może znajdować się w szopie w ogrodzie rezydencji. Będzie oznaczona? Wodospad, podwórze. Jest oznaczona. No, kawałek do niej jest. Bełty wybuchowe. Widzę, niestety się tu znajdują. Ale w sumie... Dobra, muszę wytestować, czy na te psy wybuchowy bełt zadziała tak, wiecie, na raz. Co, zaś pogadamy? Kurwa, wystraszyłem się aż, nie? Dobra, pogadać nie pogadamy. Kolejny zapis. Czy mogę to wysadzić? Na przykład granatem. Nie. Ale nie przyciągnąłem tym niczyjej uwagi, więc... też dobrze. Ja się powiem, trochę szkoda, że nie mogę tego wysadzić w taki sposób. Ale jak z jakiegoś horroru, kurde, nie? Czekać, będzie więcej takich straszaków. Myślę, że kogoś słyszałem, ale mogło mi się przewidzieć, czy tam przesłyszeć. Jedna ruda, druga ruda. Dobra, mamy to. To chyba lepiej muszę wykorzystać. Ta. Mogę to tak rozbroić? Gdzie? Za łatwo by było. No, ale mogę stąd sobie dźwigienkę zabrać. Też, tak po prostu. Dobra, ale jakoś mogę też tutaj tak po prostu, myślę, zejść. Dobra, w razie gdybyśmy te psy tutaj zrespić, bo... To jest absolutnie możliwe, że są tu gdzieś czaszki, których po prostu nie widzę, bo niestety nie są oznaczone przez tę wizję. W razie woman... napis. A patrzcie, nie ma czaszki, jest cały żywy pies. Elixir, remedium, strzałka usypiająca. Wow, no to, żebym się teraz popisał inteligencją. Okej, okay, mamy zdrajczynię. Tylko wiadomo, przy tych to raczej nam nic nie powie. Don't think I'm on your side, because I'm not. If you raise a hand to any of my sisters but Dalila, you'll answer to me. Understood. What have you got? When her ritual's done, Emily Caldwin's mind will be gone,
And Delilah will look out through her eyes the rest of her life. And Delilah will rule as Empress. That's up to you. I've got my money. That's all I need. Wait. What about a way in? Use the crypt. There's a lever that opens one of the tombs. The lever is kept in the shed. That's all I can tell you. Okej. Dobra, wiadomo, ona na razie nie jest wrogo nastawiona. Dopóki, dopóki się nie dam otwarty konflikt, no bo wtedy wiadomo, każda będzie mnie napierdalała. Ale... jak długo mogę uniknąć tego konfliktu? Tym lepiej dla mnie, ale patrzcie, czyli taki jest plan Delilah. Ona chce jakby... jakby to powiedzieć... opętać? Ciało Emily, to jest chyba dobrze powiedziane, tylko wiecie, nie tak jak korwo może opętać kogoś na krótką chwilę, tylko ona jakby chce, może nawet nie tyle opętać, tylko bardziej wstąpić w jej ciało. Jest nasz służący chyba. Oj, 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 dobrze to on nie skończył. Czy to drzwi, remedium kolejne, którego nie podniosę. Okej, coś jeszcze się tu znajduje ciekawego? Nie widzę. Ale tam jest cmentarz, na który mam iść. Kolejny posąg. Oczywiście, że są kolejne chędożone czaszki. A te tu skąd? Dobra. Więcej bełtów. Przepraszam, tylko po dwie sztuki z tego zgarniam. Super, ta se teraz z psem będzie łaziła. Fuck, 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 fuck! Idź tu. Dobra. Minusem niestety... Are you fucking serious? Akurat ja chciałem tam przejść. Ponieważ tu cię nikt nie znajdzie, to możesz tu zostać. Znaczy, dobra. Że nikt nie znajdzie, takie trochę na wyrost, no bo skoro się teleportowała, no to inne też mogą. Ale... a to bełty były. Ale amulet te... a, dobra, amulet jest tutaj pewnie. Dokładnie. 1 na 4 zwykłe. Przyduszanie się jest szybsze. Ponownie, czemu dopiero teraz? Przecież to jest takie zajebiste! Duchowa pula, nie. Umiarkowanie więcej many. Dobra, to mogę olać. Ale silne ręce zostają ze mną na dłużej. Jezu i matrz, jak ja bym to, zdobył w pierwszej misji. Jak zajebiście by było. Dobra. Gdzieś tu runę mi wykrywało, widzę. Widziałem, znaczy się. Nie ogarnął. Tutaj przejście. Już do magazynku wymagane. Zamknij mordę, posłanki. Super, a ja mam to totalnie w dupie, więc zamknij mordę. Czy ja serio mogę nawet te czaszki do siebie przyciągnąć? Z kiedy jest zapis? Sprzed 2 minut niecałych, dobra. Okej.
Gdzie to było? Mocny duch out. Nie, to zostaje. Silne ręce zostają ze mną. Ile to teraz trwa? Kuźwa! Prawie w ogóle! Tu nie ma żadnego... To praktycznie w ogóle nie ma teraz jakiegokolwiek czasu trwania. To się momentalnie wykonuje. Zamknij ryj. Super, też cię widzę. Zamknij ryj. Jabłko. Strzałka z usypiaczem. Bardzo fajna rzecz. Jakieś drzewo, kurde. Weź to, mi się nie obraził. Dobra, ale ten posąg się chyba nie odwraca. Jeśli dobrze stanę, to mogę sobie zabrać ten przetworzony tram. I tylko i wyłącznie przetworzony tram. A nie te czaszki. Czaszki nie chcę zabierać. Jestem też w sumie ciekaw, czy zniszczenie tej czaszki się liczy jako zabicie psa. Czy nieprzyjaciela. Mimo nie powinno, no bo jak już wspomniałem, ciężko jest zabić coś, co już nie żyje. Znaczy, inaczej. Ciężko jest traktować zabicie czegoś już martwego jako faktyczne zabójstwo. Czegoś bądź kogoś. Tak jak to było w przypadku na przykład Ra's al Ghula w... Kurwa, jebany skorupnik! Łyknij, zabierz. No musiał! Serio zauważyła mnie? No nie. Nie, ja to pierdolę. A szukaj se dowoli. Nie będę znowu tego zapisów czytał. Jest ten jebany skorupnik. Gdzieś tam. Bliżej niż sądzisz. Ale to informacja tylko dla mnie. Okej. Tu. Okej, prawie pół godziny minęło, a ja jestem poniekąd w tej samej czarnej dupie, w jakiej byłem. Bo nadal się nie ruszyłem ani o... Aha, Jezu, to jest ta runa, której nie zabrałem. Jest czterech. Dobra. Ja pierdolę, ile ich tu jest! No chyba se żarty ze mnie stroicie teraz. Zakrzyw czas. Dobra, co na to wrażliwe? Jest! Ponownie zakrzywienie nie kosztowało mnie many. No biegnij, naut! Na co ty czekasz? Dobra. Dobra, napraw. Użyj. I to jest jedno wejście do środka. Ale tu się też kryje co innego. Dobra, może zamknijmy to. Na wszelki wypadek. Raczej im to nie jest potrzebne, ale... Niech jest. Cyk. Więcej szczurów. Na razie nie użyję granatu. Nie zrobić to po cichu. Brigmora kolejna. Zabieramy. Też. Ja pierdolę!
Co oni poszli w jakiś ten... Ale napadanie co wolniej. Co oni w jakiś kurde horror podeszli w tej misji? Krypta. Super. Czemu oznaczenie nie znika? Aha, okej, okay, przeszukaj kryptę. Wejdź do rezydencji. Dobra, jeszcze nie. Jeszcze nie. Dobra, znowu są tutaj. Na rezydencji się dostaniemy jeszcze. That's my good boys. Yes, mommy has a treat for you. Kurwa, 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 kurwa. Teraz nam się nie udało bez tego, no ale trudno. Dzidujemy, dzidujemy. Mało czasu. Że mnie nie wiedzą, tym wiadomo, lepiej dla mnie. Regeneruj, regeneruj. Dlatego nadzieję, że teraz nagle nie przejdą na drugą stronę, bo to by było trochę chamskie. Bo widziałem tam po drugiej stronie jakąś rzecz jeszcze do wzięcia. Wy se żarty ze mnie stroicie? Are you brewing the elixir again this week? Yes, of course, my love. Czy mi się wyda... Nie, dobra, nie. Listen for the heels of his boots. He is here. Górę. Tam były jakieś klucze. A nie, tylko żarcie. Ale żarcie też by się przydało. Dobra. Taktyczny zapis. Czyli jeśli zabiorę to przyciągnięciem, to czy one się zorientują? Nie. Okej. Okay. To mi jest bardzo na rękę. For sure. Then the warehouse. Lord, we stay at the end. Spatrzę na amulet gdzieś wyżej. Czy ja serio mogę wejść na dach? Come on. Gdzie jest ten amulet? Gdzie na tym poziomie. Listen for the heels of chuja tam. No ej, no come on! Przecież to musi być w środku, jak nic. Dobra, skorupnika nie będę zabijał. Aż tak nie potrzebuję tych wręcz martwych ilości złota, jakie on może mi dać. Ale dobra, czyli mogę jeszcze jakoś się dostać do środka. W inny sposób. Czy się serio zajebałem właśnie kurwa w teksturach? Poniekąd? Stary, nie powiesz mi, że ty nie umiesz się stąd teleportować. No kurwa, nie wierzę. Jestem i to bliżej niż ci się wydaje. Okej. Okay. Zabieramy. Wszystko jak leci. Tutaj.
Klucz do magazynku. A to chyba to. Czyli klucz, który jest w sumie, no, totalnie niepotrzebny. Where can I find the heart of a blood ox now that all the farmers are dead from the plague? Jakim cudem? Jakim cudem ani ona mnie nie zauważyła, ani ten półmartwy pies mnie nie zauważył. Nie wróć, po prostu martwy. To jest po prostu niemarły wilczarz. Jak on mnie, czy wróć, jak ona mnie nie zauważyła, jak on mnie nie wyczuł, o to mi chodzi, nie? Okej. Dobra, i tu się dało jakoś jeszcze, o właśnie, wejść przez okno. Tylko widzę, nie ma takiego fajnego teleportu. Muszę tutaj wejść tak po ludzku, powiedzmy. I grow this assassin. The other sisters speak of him with a tiny shudder of awe in their voices, like stupid schoolgirls. Don't worry, love. The house. Serio, zaszczyt od babuni. Posępne wody, świszczące góry, rozłup trzy zielone muszle i wykradnij z nich perły. Okej, czyli jednak będę musiał rozwalić tego durnego skorupnika. Otwórz kran, wypij ze źródła cierpienia z zepsutego domu, przełknij i połknij szybciej i szybciej, trzy mokre kulki w gardło Co? Czy ja mam zeżreć te? Czy naprawdę? Popij perły. Okej. Okay. Ja mam serio zeżreć te perły. Nie wiem, czy ja chcę to robić, nie? Does Lady Delilah favor me, do you think? Has she mentioned me? Yes, of course, my love. To było to remedium, nie? Było to już zapewne. No co jest z wami, nie halo? Zdjęcie wody jest tam. Cicho, ciemny, hop. Okej, czyli właśnie tracę trochę hajsu z tego wynika. Mamy runę. Ale fakt, że musiałem naprawdę popić tam, zeżreć perły, no to... No średnio to mnie nabawa radością. Serious? Będzie? Dobra, idealnie się wstrzeliłem w tę trasę. To się akurat gapi w okno. Chodź tu, koleżanko. Kurwa, gdzie było to safe? 3 minuty temu. Błagam, powiedz, że po tej runie. Nie wiem, przecież nie minę 3 minuty od tego. Nie, tu. Przed zebraniem. Czy wróć po zebraniu tego. Jasny chuj. Czemu ja tego nie zrobiłem od razu? No czemu?
Tyle bym sobie zachodu zaoszczędził. Na górę, na górę. Rozumiem bezgłośne te kroki, więc mogę tutaj pobiec. Dobra, zamknij mordę, posągu. Okej. Kuźwa, akurat musi tu patrzeć. Muszę uważać, bo te wyskoki też mogą mnie zdradzić. Dobra. Topi. No, weź te runę! Ja pierdolę, nie wierzę. Cyk. Cyk. And another time on the following night. Cyk. Do środka. Nice, jest tam. Dobra, jak to wygląda z tym? Jeden amulet tam, zakładam, że na piętrze... Tu... Runy mi nie wykrywa tutaj, czyli może być w środku, tak samo jak reszta amuletów. Do środka. Jedno, drugie zabieramy. Dobra, amulet konkretniej gdzieś tam. Aha, to jest tu. For fuck's sake, no chyba sobie ze mnie stroicie żarty. Koleżanko. Jeszcze raz, gdzie jest ten amulet? Tu. Tu są otwarcia drzwi. Jak nic. Dobra, zanim to sprawdzę, zapis. Nie będę leciał tego. Jak jeszcze raz będę miał to lecieć, to mnie chyba to po prostu wyłączę. Watch Lady Delilah paint tonight? Really, sister. You ought to have your mind on more important things. Czy na amulet tu? There's someone here. I know it. No nie, no to musi być na dachu. Ale ja nie mogę wejść na dach. No to jak ja mam to zdobyć do ciężkiej cholery? Tu? Nie wejdę. Tam? Znaczy, tam się nawet tam nie mignę. Widziana ściana. Pióra, zimoskółki, czyli trochę hajsu, nic więcej. No, serio, jakie mam ten amulet zdobyć? No, gdzie tego nie obejdę, to jest ciągle 30 metrów. Tu nie mignę. Tu mogę. Kurwa, bez komentarza. Bełty rozbryskowe, jeśli dobrze widziałem. Tak. Twoja minikusza zadaje o wiele więcej obrażeń. Bełty prawie zawsze niszczą się przy trafieniu. To mega niepotrzebne. Dobra, ale okej, okay. Z tej strony była dziura w dachu. Tu nie da się przejść. Z tej strony. Aha! Okej. Okay. Można i tak. Ktoś jeszcze? Nikt. Dobra, jak? Gdzie to jest konkretniej? Aha, stąd przejście. No dobra. Ale okej. Skoro w takim razie poznałeś mnie już tu... Jezu... Dlaczego jak spojrzałem na nie, to mi się zmienił, kurde, zmieniła mi się forma wypowiedzi tego słowa.
No bloody idea, ale never mind. Dobra. Wejdźmy już do tej cholernej posiadłości. Kod w stronę krypty oczywiście. Aczkolwiek bez tego nigdzie się nie ruszam. One naprawdę nie zwróciły na to uwagi? Ej, sorry, ale to jest karygodne niedopatrzenie z waszej strony. Dobra, gdzie by ją zostawić, żeby się nie utopiła przypadkiem? Żyje? Jeszcze. Dobra, tak jest, stąd nie zabiorę. A, tak też nie. Okej. Okay. Ale żyje i to mnie najbardziej... To mnie tylko interesuje. Chodź. Chodźmy za wajchę. Ciąg za wajchę, gleba. No dobra. Ogarnięte. Jak widać, co mogłem, wszystko co zabrać mogłem, to zabrałem. To zobaczmy, co jest w samej rezydencji. Opis bez zmian. O, na start, nade mną. Dwa kościane amulety, bardzo blisko siebie. I ktoś, pewnie jakiś więzień. Łyknę sobie ten eliksir. Okej, okay, muszę uważać na ich level czujności. Ale dobra. Robimy zapisy. Dwa nowe. Od razu. Kończymy odcinek. No i kto wie, może w kolejnym zobaczymy finał DLC-ka. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dishonored. Cześć!